Tak wygląda wiązka śrutu wystrzelona z broni gładkolufowej. Im lepszej jakości śrut, tym będzie on równomiernie rozłożony, a wiązka będzie krótsza. Te śruty błądzące naokoło, czy pozostające w ogonie wiązki, mogą oczywiście coś z żółtka odłamać, ale my na nic nie liczymy i nie traktujemy ich poważnie. Uznajemy, że ich nie ma. No taki przykład. Jak przez tysiące lat ludzkość lekceważyła CO2, to wszystko było ok. Ale od kiedy zaczęto zwracać uwagę na zawartość dwutlenku węgla w powietrzu, czyli od kilkudziesięciu lat, to zrobiło nam się ocieplenie. I to od razu globalne. Masz te śruty ignorować. Czyli w efekcie masz wyobrazić sobie, że strzelasz taką kulą, jak tutaj na rysunku. I nie po to trenujesz, żeby rzutka tylko udało się rozbić. Udawać to ci się może przecież i bez treningów. Prawda? Tak, teraz sobie strzelimy do papieru. To CO2 na zewnątrz wywalamy, bo one nam nie gwarantują rozbicia rzutka. To koło ma średnicę zewnętrzną 75 cm, to koło mniejsze w środku ma 37,5 cm. Widzimy tutaj, że rzutek nie ma prawa się między śrucinami zmieścić. Zostanie rozbity, jeżeli go obejmiemy tym kołem. Na końcu lufy masz czoki. Im ciaśniejszy czok, tym węższa wiązka. Są zwolennicy stosowania ciasnych czoków, a nawet stałych wierceń z ciasnymi czokami. My podchodzimy do tematu inaczej. Oni nie mieszają czokami, a ty nie mieszasz szerokością wiązki. Tak się starasz dobrać amunicję i czoki, aby na odległość strzału średnica tej wiązki miała 75 cm. W praktyce to mniej więcej tak wygląda, że do 20 metrów odpowiedni będzie czok cylindryczny, do 30 metrów czok 1/4, do 40 metrów czok 1/2, do 50 metrów czok 3/4, no dalej niż na 50 metrów do odwołania nie strzelaj. Teraz postrzelamy sobie troszkę do rzutka. Upraszczając, to nie ma znaczenia, w którym miejscu tego koła rzutek się znajdzie. Zresztą w ogóle w tym filmie będzie dość dużo uproszczeń. No i może troszkę teorii lekko naginanych czy naciąganych, ale oczywiście to dla dobra sprawy. Zatrzymamy się chwilę nad tym strzałem. Popatrz, rzutek od środka koła, czyli od linii szyny, od linii celowania, jest wyżej o jakieś, 17-18 cm. Dość powszechnym odruchem w takiej sytuacji jest chęć naprowadzenia linii celowania jednak wyżej o te 15 cm. No niestety, nawet doświadczeni strzelcy robią to szybko, nerwowo, i nie poprawią tego strzału o te 15-17 cm, poprawią o 1,5 metra, no i mamy chybienie. Teraz przejdziemy do ustawienia tułowia w płaszczyźnie poziomej. Zaczniemy od stóp, tak ustawiamy stopy, jest to wersja angielska. Wiadomo, że oni strzelają z lewego ramienia, jak to Anglicy, ale ty jednak strzelaj w wersji kontynentalnej, czyli lewa stopa jest z przodu. Ta strzałka ma być skierowana w miejsce, w którym planujesz rzutka zabić. No posłużymy się tutaj skidem. Skid jest na każdej strzelnicy. Wiemy, jak rzutki latają. One się trzymają dość ładnie toru. Wiemy, jakie mają prędkości, doloty. I proszę bardzo, ustawiasz tak stopy, żeby strzałka była skierowana na miejsce zabicia rzutka. Chcesz go zabić na środku kręgu. Domykasz skład w to miejsce i wychylasz się w lewo i w prawo maksymalnie, sprawdzając, czy jesteś ustawiony symetrycznie. No widzisz, że nie jesteś. Dobrze, w takim razie przestawiasz stopy w lewo. Jeszcze raz robisz tą operację. Wychylasz się w prawo, w lewo. No, można przymknąć oko, dobrze jest, no z tego się w końcu nie strzela. Sprawdźmy sobie na jakimś innym rzutku.
planujesz go tutaj zabić, jak widzisz. Wychylasz się w prawo, w lewo maksymalnie. No i zdziwiony stwierdzasz, że jesteś dobrze ustawiony. To się wydaje trudne, ale to na najdalej drugim, trzecim treningu w ogóle nie będziesz musiał zwracać na to uwagi. Po prostu automatycznie się ustawisz tak, jak należy. Teraz przejdziemy do ustawienia tułowia w płaszczyźnie pionowej. Żółta pionowa linia przechodząca przez staw barkowy i biodrowy to jest, powiedzmy, no wyobraźmy sobie, że to jest czasza anteny satelitarnej, a ta pozioma linia to jest promień od tej anteny. Przystawcie do rzutka, ustawiamy ten promień w to miejsce, które zaplanowaliśmy startować do rzutka. Patrzymy też w to samo miejsce i tymi liniami, w zależności od techniki, podążamy za rzutkiem, na rzutku albo przed nim. Przemek, jak widzimy, jest troszkę bardziej pochylony. No, on tak strzela. Ważne, że robi to jednakowo. O, Kamil jest lekko odchylony. I słusznie, bo ten rzutek będzie leciał dość wysoko. Przemek też jest lekko odchylony. Będzie strzelał tutaj do rzutka na skidzie z małej budy. No, lekko jest odchylony, bo ten rzutek będzie leciał, no, powiedzmy, na... Będzie startował do tego rzutka na wysokości 2 m 70-80 cm. No a teraz popatrz. Tuż przed strzałem strzelec ma domknięty skład. Co to oznacza? No oznacza to, że linia szyny i linia wzroku się pokrywają. Te obie linie tworzą kąt prosty. I to i u Ryszarda, i u Kamila. No, powinienem konsekwentnie tą pionową linię narysować żółtą. No, ale trudno. U Przemka konsekwentnie one są lekko rozwarte. On przy starcie, jak widziałeś, też był troszkę bardziej pochylony. No, błąd to nie jest. No, jeżeli będzie strzelał powtarzalnie w ten sposób, to nie ma to żadnego znaczenia. No, po prostu tak ma zrobioną kolbę. To jest dobrze. No, Przemek ma praktycznie też kąt prosty. Pawełek też ma kąt prosty. Tak, a tutaj poprosiłem Ryszarda, żeby oddał strzał z nieprawidłowym ukątowaniem lufy w stosunku do tułowia i prosiłem go, żeby konsekwentnie spudłował. No, jak widzisz, ten kąt jest rozwarty i to dość mocno rozwarty. No, tylko że Ryszard nie posłuchał i rzutka trafił. Mówi, że tak nie potrafi. No, akurat to jest nieprawda. Ryszard mnie okłamał, bo widziałem kiedyś, jak rzutka spudłował. A teraz sobie postrzelamy do prawdziwych rzutków. Te pierwsze strzały są oddane w ten sposób, że prędkość kątowa lufy jest większa od prędkości kątowej rzutka. Wyprzedzenie nam się robi samo. I druga metoda, gdzie prędkość kątowa i lufy, i rzutka są takie same. A przynajmniej strzelający, jak widać, starają się to uzyskać. Czyli mamy dwa podstawowe sposoby strzelania do ruchomego celu, a wszystkie pozostałe, jest ich dużo, to są kombinacje tych dwóch. Czyli też dokładnie to samo, co z płciami. Mamy dwie podstawowe płcie, a wszystkie pozostałe to są kombinacje tych dwóch. Stosowanie większej ilości technik w sytuacji, w której, jak szacuję, strzelisz rocznie 1500, może 2000 rzutków, mija się z celem. Opanuj dobrze te dwie. Będzie ci mało. Pomyślimy, co dalej. Ale one powinny wystarczyć. Próbujmy sobie teraz rozpracować taki strzał. Co to było? To było uderzenie iglicy o spłonkę. Tutaj co to było? Tutaj oddaliśmy strzał.
Czyli w tym momencie takie odległości od rzutka śrut opuścił lufę, czyli oddaliśmy strzał. Co się dzieje dalej? No dalej rzutek się rozlatuje, ta odległość już jest zupełnie inna. Trzeba uważać, żeby nam się w głowie nie chciał zakodować ten moment, jak się rzutek rozlatuje. Zobaczmy sobie to jeszcze raz, ale od tyłu. Tu masz moment oddania strzału. No ale wcześniej musiał być moment uderzenia iglicy o spłonkę. Jest. No tak, tylko żeby w tym momencie uderzyła iglica o spłonkę, to wcześniej musiałeś spust nacisnąć, prawda? Powiedzmy, że to jest ten moment. No i teraz będzie trudne, skoncentrujcie. Żeby w tym momencie nacisnąć spust, to musiałeś wcześniej podjąć decyzję o naciśnięciu na spust. No i powiedzmy, że to było gdzieś tutaj. No jest to dość duża trudność w strzelaniu. Tą odległość wyliczyć teoretycznie nie bardzo można. Dlaczego? Każdy strzelający ma inny czas reakcji. No to są cechy osobnicze. Trening między innymi ma polegać na tym, żeby każdy wyczuł ten moment, jaki jest odpowiedni dla niego. No i zobaczmy teraz, jak to ładnie wygląda ten strzał. Zwróć uwagę, że ten strzał jest bardzo płynny, a płynność strzału ma duże znaczenie w strzelaniu. No może i to decyduje o skuteczności. Rozważmy sobie teraz taki strzał, gdzie prędkość kątową lufy masz większą od prędkości kątowej rzutka. Czyli pozwalasz mu się wyprzedzić i na dojeździe strzelasz mu w dupkę. Stąd nazwa strzał dupkowy. Co tutaj mamy? Linia niebieska. No oczywiście nie jestem konsekwentny z kolorami linii. Nawet to musisz troszkę wyobraźni uruchomić. Jeżeli by się okazało, że jej ci braknie, to musisz strzelać strzelbę i kupić wędki. Linia niebieska to jest linia wzroku. Linia fioletowa to jest linia skierowana w miejsce, w którym oczekujesz narzutka. Lufę masz skierowaną tam, gdzie pokazuje linia zielona. Powinienem oczywiście wcześniej pokazać, jak ustawiasz się do strzału, czyli kierujesz linię lufy, a właśnie ten laser, którym ćwiczysz tak, jak ci pokazałem, bo oczywiście ćwiczysz, prawda? No, tak myślałem. Więc tak, ustawiasz tułów, czyli stopy, tak jak jest ta pomarańczowa strzałka. Kierujesz tam linię lufy, czyli ten laser. Następnie zjeżdżasz po torze rzutka, zjeżdżasz w miejsce, w którym będziesz do rzutka startował. Kierujesz przewidywany tor rzutka, no nie musi być z dokładnością do centymetra, do dwóch wystarczy w zupełności. No dobra, żartuję. Dokładność, zresztą dokładność i w ustawieniu lufy w miejsce, w którym będziesz oddawał strzał, czy w miejsce startu, ta dokładność wystarczy moim zdaniem taka wielkość jak średnica wiązki śrutu. Rzutek rusza, my czekamy cierpliwie, ruszamy z lufą, patrzymy na rzutka, pozwalamy mu wyprzedzić linię lufy, dojeżdżamy do niego, podejmujemy decyzję, naciskamy na spust, pada strzał, rzutek zabity. No i tutaj mamy taki strzał, wyprzedza nas, podjęliśmy tam decyzję, pada strzał, rzutek zabity. Jak to zrobi Przemek? Proszę bardzo. Troszkę za energicznie skończył strzał. No może dlatego, że bardzo chciał rzutka zabić. A tutaj zobacz, daje się rzutkowi wyprzedzić w trakcie domykania składu. Zobacz to tutaj jeszcze. Linia lufy z linią wzroku nie są zgrane. Teraz już prawie.
Prawie, prawie, ale jeszcze już ma zgrane. Tutaj podejmuje decyzję o oddaniu strzału. Użytek zabity. No a teraz Artur. Tutaj troszeczkę inaczej podejdziemy do sprawy. Mógł tego rzutka troszkę dalej odpuścić. Tradycyjnie zielona linia, linia lufy, niebieska linia, linia wzroku, żółta linia to jest linia do klatki piersiowej prostopadła. Taki biały bohomas tam daleko to jest miejsce, w którym będziemy startować, kiedy rzutek tam doleci, bo nie chciałem już fioletowej linii rysować, bo byłby galimatias. O, rusza teraz. Tak, daje się wyprzedzić. Dojeżdża do rzutka. No i jak widziałeś, Artur zrobił to, co Przemo. Też przyspieszył. W ostatnim momencie przyspieszył. Jeszcze raz troszkę wolniej. No, jak obserwuję tą animację, to uważam, że to ogromne szczęście, że nie zostałem grafikiem komputerowym. Teraz na przykładzie strzelania na skidzie pokażę Ci, jak strzelać rzutki stałym wyprzedzeniem. Dlaczego na skidzie? Na każdej strzelnicy jest skid, każdy ma orientację, jak te rzutki lecą, one lecą po stałych torach. No i tutaj na początek będzie łatwiej. Tak wygląda krąg skid. Czerwona kropeczka to rzutek, żółta kropeczka to Twoja ładna czapka. No, bez daszka akurat. I teraz popatrz. Zanim wśród doleci do te 20 metrów od Ciebie do rzutka, rzutek w skidzie sportowym przeleci 120 cm. A jak stoisz na drugim stanowisku, ile on przeleci? Zanim wśród do niego doleci, no też przeleci 120 cm. Jak stoisz na obojętnie, na którym stanowisku stoisz, on i tak przeleci 120 cm. Teraz popatrz. Dość ważna sprawa. Skierowaną masz lufę na te 120 cm, ale po domknięciu składu widzisz rzutka odległego od linii lufy o 30 cm. To się często niestety strzelcom myli. Gdybyś z tego stanowiska chciał strzelać stałym wyprzedzeniem, to dalej musisz oddać strzał 120 cm przed niego, a widzisz go od lufy 30 cm. Oczywiście z drugiego stanowiska to bym Ci doradzał strzelać w dobkę tego rzutka, na gwieździe w niego. Musisz zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli tego rzutka na skidzie strzelasz na środku kręgu, faktycznie on przeleci 120 cm, ma 20 metrów na sekundę. Prawda? Jeżeli go strzelasz na 20 metrze od budy. Natomiast jeżeli go strzelasz dalej, na 20, powiedzmy 5, 6 metrze, a to on już nie będzie miał 20 metrów na sekundę, tylko 15. I to należy przed niego, i on przeleci już tylko 90 cm, zanim wśród do niego doleci. Na to trzeba zwrócić uwagę. Rzutek, no praktycznie każdy rzutek bardzo szybko zmienia swoją prędkość liniową i kątową też przeważnie zmniejsza w zależności od trajektorii. Popatrz, teraz tu masz kilka strzałów tym stałym wyprzedzeniem. Jak widzisz, strzelający usiłują to wyprzedzenie utrzymać stałe, natomiast no, nie bardzo się udaje. To nie muszą być to idealne dać strzały. Te strzały, już na początku mówiłem Ci, że strzelasz wiązką o średnicy 75 cm, więc zegarmistrza tutaj nie ma powodu się bać. No i jak to wygląda? Załóżmy, że stoimy na stanowisku piątym. Tradycyjnie niebieska linia, linia wzroku, fioletowa linia, zaplanowane miejsce startu do rzutka, zielona linia, linia szyny. Czekasz cierpliwie, zobaczysz rzutka, doprowadzasz go do fioletowej linii. Oczywiście między linią fioletową a zieloną
Ta strzałka czarna to jest te 120 cm, chociaż w tym miejscu należałoby strzelić powiedzmy no jakieś 160. On ma 26-7 metrów na sekundę w tym miejscu, ale będziesz strzelał na środku. Trzymamy się tej odległości. Trzymamy się tej odległości cały czas. Zgrywamy linię wzroku z linią szyny. Strzelamy. Nabijamy rzutka. Dziękuję. No, zobaczymy jak nam strzeli Ryszard. Czekać. Rusza powolutku. Domyka skład. Jedzie cały czas przed tym rzutem. Nie strzela. Dziękuję. Jak to wygląda? No niby w miarę dojdzie strzał, ale na rzutka musiał czekać. A dość bardziej rozstrzelany od Ryszarda. Widać, że z większą pewnością się wystrzela. Ładnie domyka skład. Przeciąga tego. Od razu strzela, bo jest w dobrym miejscu. No, zrobił to bardzo płynnie, bez szarpania. No a teraz się musimy zastanowić, którą metodę strzelania do jakiej trajektorii zastosujemy. No jest, narysowałem tutaj kilka przykładowych trajektorii. No nawet widzę, że taki antytalent plastyczny może nie jestem. U niektóre bardzo ładne trajektorie. Nawet Mariusz powinien być zadowolony. Może i Marcin. Na czym rzecz polega? Rzutek odchodzący, strzelamy go w dupkę. Ten sam rzutek, ale stoimy w innym miejscu. Przychodzący, nie filozujemy, strzelamy go stałym wyprzedzeniem. Rzutek leci do nas prostopadle. Mamy wybór, z którą techniką się czujemy. Pewnie tą strzelamy. Odchodzący pod jakimś ostrym kątem, no strzelamy w dupkę. Przychodzący, niby ten sam rzutek, ale stoimy... Tak jesteśmy ustawieni, że pod ostrym kątem go strzelamy, ten rzutek się zbliża do nas, strzelamy stałym wyprzedzeniem. Pod ostrym kątem rzutek do nas przychodzi, wiadomo, że stałym wyprzedzeniem, prawda? Rzutek takim torem luperowatym leci. No i w zależności od tego, gdzie stoimy, tak jak na tym rysunku, oczywiście strzelamy go w dupkę. Co tutaj zaznaczyłem u góry? To jest obszar, w którym do rzutka nie strzelamy. Nie musisz, jest kilka przyczyn, dla których tam nie strzelamy. Nie musisz wiedzieć dlaczego, po co ma ci się mieszać w głowie. Ten sam rzutek, to już w innym miejscu, on widać wyraźnie przychodzi w stosunku do ciebie. No to strzelasz stałym wyprzedzeniem. Możesz go strzelać również na zwisie, no to wiadomo, że stałym wyprzedzeniem. Vertical, oczywiście możesz go strzelać na zwisie, wiadomo, że stałym wyprzedzeniem u góry, tam gdzie jest ten obszar zaznaczony, nie strzelasz, bo są powody. Tego samego vertikala, jeżeli stoisz daleko i doleci powiedzmy pod kątem prostym, no możesz go sobie strzelić stałym wyprzedzeniem, możesz go sobie strzelić dupkowo, jeżeli to strzelisz później. W dalszym ciągu nie strzelasz na zawisie. Albo na wzwodzie, albo na zwisie. Jasne? No. No a teraz najczęstsze błędy i wypaczenia demo, znaczy jakiej tam demokracji, błędy i wypaczenia strzeleckie. Teraz kilka min, na które możesz wdepnąć i musisz na nie zwrócić uwagę. Tutaj strzał do rzutka przychodzącego pod ostrym kątem. Już wcześniej to omawialiśmy, ale tutaj będzie łatwiej. No strzelasz przed rzutka, załóżmy, metr. No ale po linii lufy, po domknięciu składu, widzisz, że jesteś od niego 10 cm. No i nerwowo możesz powiększyć tą odległość, bo coś ci nie pasuje. Szarpniesz lufą, no i co? No i strzelisz przed rzutka 3 metry. To jest jedno. Kolejna sprawa. Przy rzutkach strzelanych w dupkę. Bardzo ważna jest różnica prędkości kątowej między rzutkiem a linią lufy. No załóżmy, że tutaj jest ta różnica optymalna. Na moje oko różnica prędkości
o 30% większa prędkość kątowa lupy niż rzutka. No oczywiście mogę się mylić, no ale to jest wiadomo mało prawdopodobne. No i wtedy ten obszar, na którym musimy się zdecydować na strzał, jest największy. No powiedzmy, że jest zbliżony do szerokości wiązki. Po prostu możemy popełnić bezkarnie większy błąd. No to się będzie działo, jeżeli wejdziemy wrzutka szybciej. Ta różnica powiedzmy będzie 50-60%. Proszę bardzo, wchodzimy szybciej. I co się okazuje? Żeby tego rzutka trafić, nie dosyć, że musimy zdecydować się na strzał w większej odległości od rzutka, wcześniej musimy się zdecydować na strzał, no to jeszcze zmniejsza nam się margines błędu. Kolejna bardzo pospolita mina, na którą możesz wdepnąć, to jest tak zwany kozioł. W trakcie składu szybszy jest ruch prawą ręką niż lewą i linia lupy idzie w dół. Efekt jest taki, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością skład domknie ci się wcześniej, to już nie ty go domkniesz, tylko on ci się domknie, no i będziesz zmuszony do szukania punktu G, którego przypuszczalnie nie znajdziesz. Chyba, że ci się uda, albo ktoś uda. Teraz popatrz, wróćmy do tego strzału, z którym się zaprzyjaźniliśmy. Rzutek trafiony, ale popatrz, co to się działo. Rzutek w przybliżeniu leci po takim torze, jak tutaj widzisz, ale myśmy do niego dochodzili taką leciutką sinusoidą, bardzo leciutką. Efekt był taki, że udało się go trafić. Ta niebieska linia pokazuje, jakim łukiem jechaliśmy. Finalnie oddaliśmy strzał od miejsca, w którym zdecydowaliśmy na strzał, na taką odległość, jak ta widzowa linia. No dobrze, ale jak tak na poprzednim filmiku, jeżeli zrobimy kozła, czyli czy próbujemy ratować tego kozła i przytrafi nam się sinusoida większa, tak jak tutaj na tym rysunku, no to może dojść do przypadku takiego, że wejdziemy w tor rzutka pod ostrym kątem z dołu. I konsekwentnie, skoro poprzednio przy odpowiednim kierunku ruchu lupy podjęliśmy decyzję o strzale i oddaliśmy go tak jak w odległości takiej, jak pokazuje ta różowa linia, no to logiczne, że jak wejdziemy z dołu, no to strzał oddamy tak jak pokazuje nam teraz, jak ta jaśniejsza różowa linia, i oczywiście strzał będzie chybiony. Oczywiście chybisz rzutka też w sytuacji, kiedy ta sinusoida tak ci się ułoży, że z góry wejdziesz w tego rzutka, strzał pójdzie do dołu. No, może trochę za bardzo ten dym podrasowałem, ale zauważ, że on i tak zawsze wylatuje z lufy wyżej niż śrut. Właśnie. A propos śrutu. Jak będziesz w Polsce, musimy odwiedzić nowe strzelnice w Tarnowskich Górach i w Olkuszu. Tam w ramach rekultywacji terenów po kopalniach ołowiu Unia Europejska płaci z funduszy nomen omen celowych za każdego strzelonego rzutka 50 groszy. No, jakby na to nie patrzeć, to przywraca się tym sposobem naturze wyrwany kiedyś siłą ołów. Jednak przy dzisiejszych cenach amunicji ta metoda rekultywacji może się nie przyjąć. Wracając do dymu. Wbrew pozorom, ze spalania prochu nitroceluluzowego powstaje wielokrotnie więcej dwutlenku węgla niż z prochu czarnego. Dodatkowo, co pewnie już zauważyłeś, bardzo nagrzewa się lufa. I tak, na przykład w takiej Hiszpanii, gdzie jest dużo więcej strzelców i dużo więcej od nas strzelają, a swoje dołożą tam też Roman i Damian, jest o wiele cieplej. Przypadek? Nie sądzę. Teraz tak. Analizując filmy z środka, weź pod uwagę, że ten dym faktycznie leci wyżej od śrutu. Później opuszcza lufę. Proste. Teraz niech się chłopaki nastrzelają, a my sobie pouprawiamy trochę filozofii strzeleckiej. Dość chaotycznie, szczerze mówiąc. Najpierw tak, żeby mi nie było nieporozumień. Strzelasz do odwołania jednym nabojem. Dalej.
Strzelając metodą stałego wyprzedzenia, nie staraj się oddać strzału z centymetrową dokładnością. Niby wyjaśniałem to na początku tego filmu, ale jeszcze raz, trochę inaczej. W animacji na skidzie podałem, że wyprzedzenie powinno wynosić 120 cm. Średnica wiązki to 75 cm. Z tego wynika, że możesz bezkarnie pomylić się o około 30%. Niby dużo, ale co to jest wobec gościa, który w zakupie szczepionek pomylił się bezkarnie o 300%? Skoro możesz aż o tyle się pomylić, to wyprzedzenia tylko szacujesz, a nie obliczasz dokładnie, za to starasz się dopilnować pozostałych elementów strzału. Nie wolno ci się wahać ze strzałem, ani zmienić decyzji co do techniki w trakcie lotu rzutka. Jeżeli trafisz po zmianie decyzji, to i tak nic z tego nie będziesz wiedział, a najwyżej możesz złapać złe nawyki. Teraz tak. Mogą cię wprowadzać w błąd rady mistrzów, którzy strzelają blisko 100 na 100. Oni będą ci chcieli pokazać różne świetne techniki. Tyle tylko, że zapomną dodać, iż oni do tego dochodzili przez 10 lat treningów i wystrzeliwali rocznie 50 tysięcy amunicji, a czasami i więcej. Jacek Pszoła tłumaczył kiedyś mojemu koledze, jak skoczyć wzwyż 2 metry. No nie mógł za skarby zrozumieć. Jak już chcą ci doradzać, to niech opowiedzą, jak zaczynali i jak dochodzili do takich wyników. Będziesz też pewnie słyszał często takie rady, że najpierw rusza lewa ręka. No oczywista bzdura. Nie trzeba mieć doktoratu z trygonometrii, żeby zauważyć, że obie ręce współpracują. Czasem lewa, czasem prawa robią większy ruch niż ta druga. No jest niestety jeszcze gorzej, bo nie tylko ręce z bronią, ale też całe ciało musi ruszać za rzutkiem. Po to ci rysowałem te kolorowe kreski na tułowiach. Całym ciałem za rzutkiem. To tak jak seksem, który wbrew pozorom też uprawiamy całym ciałem. No, a przynajmniej powinniśmy. Złudne jest też przekonanie, że strzelanie z całym wyprzedzeniem jest łatwiejsze. Na filmikach widziałeś, jak ciężko jest utrzymać stałą odległość do rzutka. Teraz tak. Jak nie trafisz 3 razy do rzutka, to go odpuszczasz. I nie strzelasz żadnych serii skida, trapa czy innego kompaka. Strzelasz tylko i wyłącznie wybrane rzutki do odwołania. Nie nadużywaj też szotka. Włącz go tylko jeśli masz takiego rzutka, którego na zmianę trafiasz i pudłujesz. Nie nagrywaj też za dużo strzałów, bo nie wyciągniesz z nich żadnych wniosków. Na rzutka czekaj dopiero w miejscu, w którym go ostro widzisz, a nie wcześniej, bo inaczej te starty nie będą powtarzalne. Jeśli koledzy będą ci mówili, że strzeliłeś górą, z tyłu, dołem, to takie informacje, nawet jeśli są prawdziwe, nie są nic warte. Bo ważna jest przyczyna i ewentualnie jak ją wyeliminować, no ale wysłuchać z grzeczności ich niestety musisz. No na koniec bardzo ważna sprawa, a może i najważniejsza. Na treningach nie możesz usiłować za wszelką cenę zabić rzutka. On ma być zabity dzięki starannemu ustawieniu, poprawnym starcie, pilnowaniu toru rzutka, spokojnym domknięciu składu, podjęciu decyzji o naciśnięciu na spust w odpowiednim momencie i płynnym skończeniu strzału. A jeśli mimo wszystko poleci dalej, to nic wielkiego się nie dzieje. A jeżeli się rozleci, a to jeszcze lepiej. No to ci na początek wystarczy. Przylecam do Londynu, to się pogryzamy głębiej w temat.